Teraz mój sprawdzian. Zdecydowanie najciekawszy. Mam sprawdzić, który z samochodów jest najszybszy na torze. Przy okazji spędzę kilka uroczych chwil w każdym z nich. Już wiemy, że te trzy samochody są piekielnie szybkie. Znakomicie skręcają, świetnie hamują. A to oznacza, że nadają się nie tylko na rodzinne wypady do Ciechocinka. Dlatego zabrałem je na tor, żeby z nich wycisnąć wszystko to, co najlepsze. Powiem tak, to co zdecydowanie czuję się w tym samochodzie, to przede wszystkim to, że mamy tutaj ten siedmiobiegowy automat, który potrafi naprawdę w doskonały sposób dobrać przełożenia. Przy ostrych zakrętach czuję się lekko dociążony przód tego auta, ale generalnie rzecz biorąc jestem zaskoczony. W ogóle nie czuję się, że ten samochód waży aż 1,5 tony. Czas okrążenia Golfa R to 1 minuta i 7 sekund. Jak poradzi sobie Cupra? Czyli uboższy krewny Volkswagena ma silnik słabszy o 10 koni mechanicznych. Jeżeli chodzi o skrzynię biegów, tutaj jest skrzynia sześciobiegowa w odróżnieniu od siedmiobiegowej w Volkswagenie. Czyli można powiedzieć, że ten hiszpański temperament jest troszeczkę na przegranej pozycji w stosunku do niemieckiej perfekcji. Ale okazuje się, że to auto jest o 30 kilo lżejszy. Jak to się przełoży na ostateczny wynik? Seat, co dość zaskakujące, wykręcił czas o ponad sekundę lepszy. Co na to Szwedzi? Volvo. To jest samochód z trochę innego świata niż jego konkurenci. I nie chodzi o to, że tamte dwa są produkowane przez koncern Volkswagena, a ten przez chińsko-szwedzkie konsorcjum. Chodzi o to, że owszem, Volvo ma najmocniejszy silnik, ale Volvo jest też najcięższe. Ten samochód zdecydowanie najgorzej się prowadzi i widać, że to jest taka próba, jakby to porównać. Starszy gość ubiera młodzieżowe ciuszki i próbuje odnaleźć się na dyskotece wśród młodzieży i absolutnie, Rafał, nie jest to przytyk do ciebie. Niestety, zgodnie z odczuciami podczas jazdy, Polestar pojechało ponad 3 sekundy gorzej od Cupry. No to już wszystko wiemy na temat tych samochodów. Czas zatem wybrać tego jedynego. Panowie, zróbcie mi miejsce, żebym wjechał. Przecież to jest miejsce dla Seata, dla najlepszego samochodu. Wygrałem wszystkie konkurencje. Patryk, to, że Seat okazał się minimalnie szybszy od Volkswagena, to wcale nie znaczy, że jest lepszy. Przede wszystkim Volkswagen ma największy bagażnik, a poza tym jest jeszcze jedna rzecz. Umówmy się, jak postawisz te dwa samochody obok siebie, to jednak mimo wszystko ten wygląda jak taki uboższy krewny. No dobra, Jarek, ale z tobą się zgodzę. Okej, Volkswagen może konkurować z Seatem. Zwróć uwagę na kolejność. Ale po co ty nas blokujesz? Stary, Volvo nie wygrało żadnej konkurencji. To wy mnie blokujecie. To wy mnie blokujecie, bo ja wprawdzie oczywiście nie wygrałem żadnej konkurencji, ale zobacz na to Volvo, zobacz na ten dom, popatrz na to, jak luksusowe jest to auto i od razu będziesz wiedział, że ono tutaj najlepiej pasuje. A to, że jest najcięższe,
Kto na to zwraca uwagę? Ja też jestem gruby i co, jestem od ciebie gorszy? Chcesz zobaczyć? No. Dawaj, dookoła domu, dawaj. O Jezu. Żyjesz? Już ci nie będę tego udowadniał dalej, dobra?